Narysuj wykres poniższej funkcji. I mamy podaną dziedzinę naszej funkcji, to są liczby minus 8, minus 6, minus 4, minus 2 i 0. Oraz zbiór wartości, to są liczby 4, 3, 2, 1, 0. Ja tutaj przygotowałem układ współrzędnych. No on jest tak niesymetrycznie narysowany, dlatego że no, w dziedzinie mamy tutaj wyłącznie liczby ujemne i 0, a z kolei zbiór wartości zawiera wyłącznie liczby dodatnie i 0. No to znaczy, że cały ten nasz wykres się zmieści w drugiej ćwiartce. Dobrze, no i teraz warto sobie uświadomić, że czegoś w tym zadaniu brakuje, prawda? Bo funkcja to nie jest tylko dziedzina i zbiór wartości, ale również no, sposób, czy też przypisanie liczbom z dziedziny liczb ze zbioru wartości. No tutaj tego nie ma, więc możemy tutaj, może być wiele funkcji, które mają tę dziedzinę i ten sam zbiór wartości, prawda? Na przykład wartość jednej funkcji w punkcie minus 8 musi być, może być 4, a może być też funkcja, która w punkcie minus 8 ma wartość 3, prawda? Tutaj autor tego zadania nie określił. Wobec tego sami musimy sobie tutaj to dopowiedzieć. No i może zróbmy to w taki najbardziej prosty sposób, to znaczy będziemy od lewej szli tutaj, czyli wartość i wartości funkcji w poszczególnych punktach dziedziny będziemy zaznaczać strzałeczkami. Czyli strzałeczka od minus 8 do 4 oznacza, że wartość naszej funkcji w punkcie minus 8 jest 4, no potem wartość w punkcie minus 6 będzie 3, wartość w punkcie minus 4 będzie 2, wartość w punkcie minus 2 będzie 1, no i wartość w punkcie 0 będzie 0. Prawda? No i teraz wykres to są punkty, których pierwszą współrzędną jest liczba z dziedziny, a drugą współrzędną jest wartość funkcji, no, w liczbie, która jest pierwszą współrzędną tego punktu. Czyli po kolei, no pierwszy punkt, powiedzmy od prawej, teraz 0, 0. Tak? Czyli to jest ten punkt. Następnie minus 2 i 1. Prawda? Wartość funkcji w punkcie minus 2 jest 1. Czyli to jest następny punkt na wykresie. Potem minus 4 i 2. Minus 4 i 2. Potem minus 6 i 3, minus 6 i 3. No i potem wreszcie ostatni punkt, minus 8 i 4, 4, minus 8. O, i to jest wykres naszej funkcji. No on składa się właśnie z tych pięciu punktów. I teraz nie ma sensu łączenie tych punktów żadnymi odcinkami, dlatego że no, dziedziną naszej funkcji jest dokładnie tych pięć liczb, a nie nic po środku. No, wobec tego, jak powiedziałem, to jest wykres tej funkcji, tylko te pięć punktów i nic poza tym.